Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj zajmiemy się nowym cinematikiem od Riot Games, czyli Dark Passage. O co chodzi w tym cinematiku? Występuje w nim Lucian i Thresh. I słuchajcie, na samym początku od razu warto zaznaczyć, że ten cinematik wyszedł wczoraj w momencie, kiedy to nagrywam, czyli w niedzielę, 13 października. Trwa on tylko i wyłącznie 41 sekund. To jest taki bardzo króciutki cinematic, ale powiem wam szczerze, nie dość, że jest bardzo intensywny, ma bardzo fajny klimat, to bardzo dużo ciekawych rzeczy się tutaj możemy z tego dowiedzieć. Także pomimo tego, że trwa on 40 sekund, zdecydowałem się zrobić materiał, w którym omówię, co tak dalej się tu dzieje, co się dowiadujemy i co na podstawie tego wiemy. Przede wszystkim, moi drodzy, na samym początku chciałbym zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Jestem naprawdę, naprawdę, może nie dumny, ale jestem bardzo szczęśliwy, że jakby główną grą, którą się zajmuję na moim kanale, to jest League of Legends, pod kątem tego, jak Riot Games potrafi złapać gracza za serce, jak potrafi w jakiś sposób albo nostalgicznie, albo w jakiś sposób za pomocą właśnie takiego cinematika odezwać się do graczy, pokazać im, że hej, ten świat, który tak naprawdę dla większości graczy jest tylko, wiecie, postaciami, runami i nawalaniem w gierkę, czy last hitowaniem minionów, ten świat w naszych sercach, w sercach projektantów, w sercach pracowników Riotu, on żyje i cały czas się rozwija. I naprawdę, słuchajcie, jest to naprawdę fantastyczna rzecz. Bardzo mi się to podoba, chciałbym Riotowi bardzo serdecznie podziękować, bo Riot, jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o takie rzeczy w zasadzie niepotrzebne, bo jakby tego teasera nie było, tego cinematika, tego filmiku by nie było, nikt by się nawet nie obraził, nikt by słowa nie powiedział, a Riot wydał tutaj konkretną ilość gotówki, zakładam, że to na pewno nie jest jakaś malutka ilość gotówki, no to tutaj nie musiał tego robić, a jednak to zrobił. I kiedyś wam mówiłem o tym w innym materiale, że właśnie takim podejściem, w którym dbasz o graczy, takim podejściem, gdzie dajesz im coś, czego nie musisz im dawać, w zasadzie tylko i wyłącznie po to, aby gracze się poczuli lepiej. Nie jest to skierowane, wiadomo, do wszystkich graczy, dla większości to jest zwykła ciekawostka, ale naprawdę jest to naprawdę super i takim podejściem, gdzie na przykład na kanale Doty pojawiały się tylko jakieś wywiady czy coś, a na kanale Riotu pojawiały się, nazwijmy to, pełnometrażowe animacje, które były w zasadzie do niczego niepotrzebne, tak? Ale Riot bardzo dbał o klimat swojego uniwersum i bardzo, bardzo naprawdę za to szanuję. Dobrze, moi drodzy, po kolei zacznijmy sobie. Mamy, wiadomo, Luciana, co nie? I teraz od razu mi się jedna rzecz włączyła. Widzicie to? Jak on tutaj zamienia się jakby miejscami z Threshem. Gdzieś przeczytałem jakąś tam opinię, gdzieś na Reddicie, gdzieś tam mi wyskoczyło przed oczami, że ktoś nawet taką teorię spiskową ogarnął, że Lucian tak naprawdę stanie się Threshem. I te postacie obie zostaną zreworkowane, w sensie jedna zostanie usunięta, one zostaną dwie połączone ze sobą. Rozumiecie? Aż taki hardcore. No nie, to wydaje mi się, że to jest aż zbyt hardkorowe, ale kurczę, zobaczcie, jakby... No, jak to jest fajnie zrobione? To jest zapewne tylko efekt, tak? Żeby pokazać to, że jakby to jest, może nie odwieczne, ale jest to walka Luciana z Threshem. I naprawdę motyw tego jest zrobiony naprawdę, naprawdę fantastycznie. I teraz tak, o co chodzi? Niektórzy z was nie muszą się interesować historią League of Legends, dlatego ja tutaj wyjaśnię. Dlaczego Lucian i Thresh? Lucian nienawidzi Thresha, Thresh nienawidzi Luciana. Dlaczego? W zasadzie Thresh jest taką złą postacią, on jest po prostu villianem, tak? On wyrywa z ciał śmiertelników duszę i zamyka je w swoim widmowym więzieniu, czyli w latarni. I Lucian, który wcześniej współpracował ze swoją żoną, oni walczyli tam z tym całym mrokiem, z czarną mgłą i tak dalej, spotkali na swojej drodze Thresha, który wyrwał duszę Senny, czyli Senny, bo niektórzy mi zwracają uwagę, że mam mówić Senna, ja wolę mówić Senna, bo to jest po prostu krócej. W każdym razie, jeżeli chodzi o duszę Senny, to została ona wyrwana i zamknięta w latarni, czyli w widmowym więzieniu Thresha. I Lucian po prostu poprzysięgł zemstę w taki sposób, aby po prostu tego Thresha unicestwić i w jakiś sposób tą Sennę, swoją żonę uwolnić. I tutaj bardzo fajnie to widać. I teraz tak, to jest bardzo ciekawy moment. Słuchajcie, to jest naprawdę mega ciekawy moment. Dlaczego? Ponieważ
ten wyrwanie duszy, Senny, miało miejsce XXXXX lat temu. To jest napisane w nowym opowiadaniu Lucjana i Tresha, gdzie Lucjan w momencie, kiedy stracił Senę, stracił jej duszę, przez kilkanaście, no nie kilkadziesiąt, ale przez lata szukał, polował na Tresha, szukał sposobu, aby Senę uwolnić z widmowego więzienia Tresha. Niestety w żaden sposób mu się to nie udało. I teraz tak, ten trailer, to co się tutaj dzieje, to wszystko dzieje się w głowie Lucjana. W sensie, to jest wspomnienie. To jest wspomnienie, które Lucjanowi nie daje po prostu spokoju. To jest wspomnienie, które Lucjan za każdym razem wspomina i bardzo dobrze widać to w opowiadaniu. I co ciekawe, ten teaser, ten cinematic jest tak, jeżeli chodzi o chronologię. Jest Lucjan sobie z sceną, robią tam różne rzeczy, tak walczą z mrokiem. Spotykają Tresha, Tresh wyciąga duszę z sceny i tą duszę ma w swoim widmowym więzieniu. Później Lucjan różne tutaj sposoby przez lata próbuje wymyślić, żeby tą scenę uwolnić. I teraz tak, ma miejsce opowiadanie Lucjana, nowe opowiadanie, w którym część to jest jego sen, w którym śni mu się ostatnia próba uwolnienia sceny. Ostatnia próba, z którą nawet był w stanie z sceną w pewien sposób duchowy porozmawiać. Jednak no niestety nawet strzelił on w latarnię Tresha i tak żadna z dusz nie została tam uwolniona. Przede wszystkim dusza Senny. Tresh jeszcze będąc takim totalnym złym, totalnym wilianem, jeszcze na oczach Lucjana tutaj torturował duszę Senny w swojej latarni, bo spowiła ona się mrokiem. I teraz tak, to jest ciekawe, bo Lucjan pod koniec tego opowiadania spadł z klifu w ocean. Nie, no ciekawe, że przeżył. Nie wiadomo, co się stało. Został on opatrzony przez Mirę. Mira to była dziewczyna, która w zasadzie była taką, no, takim tubylcem, można powiedzieć, bo Lucjan znajdował się na wyspie, gdzie były jakby dwa ludy, tak? Jeden lud to był taki lud trochę piromantów, można powiedzieć, pod kątem grzebania zmarłych, bo oni palili ciała według Lucjana. Kiedy spalisz ciało, to palisz też duszę danej osoby zmarłej. No i była druga, która chowała zmarłych. I teraz Lucjan pomógł tam tej Mirze odzyskać ojca, znaczy ciało ojca, bo był sztorm, on wypłynął i gdzieś tam jego ciało grzęzło na jakichś klifach czy coś i on tam po prostu, ona wlazła i on miał ją wyciągnąć. No i wyciągnął i odpłynął na swojej łódce. Lucjan był bardzo poraniony, przede wszystkim dlatego, że dostał z haka Tresha w bok, miał, nie wiem czy miał złamane żebra, ale miał opatrunek na żebrach, miał ręce całe od tej liny, którą wciągał tego ojca, tej Miry, pokrwawione, więc był naprawdę dość słaby, dość wycieńczony. Ale teraz tak, to dlaczego wam o tym mówię? Bo chcę, żebyście coś zrozumieli. Opowiadanie Tresha to już mówiliśmy. I po tym opowiadaniu Tresha, po tym opowiadaniu Lucjana i Tresha, które się pojawiło, Lucjan wypłynął z tej wyspy, gdzie była Mira, co nie? I wypłynął w stronę Shadow Isles, czyli Wysp Cienia. I dlaczego to jest ciekawe? Bo ten teaser, ten cinematic dzieje się po tym jego wypłynięciu. Zaraz wam pokażę dokładnie, gdzie jest moment, tam jest moment, w którym Lucjan płynie na Shadow Isles. I teraz ten moment tutaj, kiedy jest wciągana dusza kogoś. Tutaj tą duszę widzimy. Jest to dusza Senny. To jest wspomnienie jeszcze sprzed tego, co się działo w opowiadaniu, sprzed tego, co tutaj się dzieje. To jest po prostu wspomnienie tego najgorszego momentu w życiu Lucjana. Widzicie? I tutaj Lucjan wyciąga rękę, że to jest właśnie Senna. I ona zostaje zamknięta w widmowym więzieniu. Tutaj Lucjan właśnie ocknął się i zobaczcie. On mówi, it ends now. It ends now. It ends now. Dokładnie. I teraz powiem wam, o co dokładnie tutaj chodzi. Lucjan płynie sobie na Shadow Isles. Dlaczego wiemy, że to jest Shadow Isles? Nie ma drugiego takiego miejsca, które jest tak ciemne, które ma tak charakterystyczną architekturę. Tutaj widzimy rozwalone, ciemne budynki. I do tego widać, że to jest wszystko spowite mgłą, to jest spowite czarną mgłą, która jest tak naprawdę taką ochroną, może nie ochroną, ale takim miejscem, które przyciąga te wszystkie demony, które na Runeterze grasują. I teraz tak, co jest tutaj mega, mega dziwne? Lucjan po pierwsze jest osłabiony i idzie on, znaczy płynie on stoczyć pojedynek z Treshem. Jednak jest mega dziwne to, że on to robi.
Dlaczego? Ponieważ Lucian w momencie, kiedy był ranny, kiedy jeszcze z tej wyspy, na której była Mira, nie opuścił jej, zastanawiał się, co mógł zrobić, gdy wykreślał sobie kurs na mapie Rune Terry, jak dopłynąć do Wysp Cienia. Zastanawiał się, czy zrobił wszystko, co mógł, aby uwolnić swoją żonę Senę. I zastanawiał się, i na mapie Rune Terry nie widział jakby spotkań z Threshem, nie widział prób uratowania swojej żony, tylko widział swoje porażki. To dało Lucianowi do myślenia i zastanawiał się, jakby zachowała się jego żona w jego przypadku. Jakby zamienili się miejscami, gdyby to Lucian był zamknięty w widmowym więzieniu, czyli w latarni Thresha. I do jakiego wniosku doszedł Lucian? Lucian doszedł do takiego wniosku, że przez tyle lat, kiedy próbował ją odnaleźć, kiedy próbował ją uwolnić, cały czas ją zawodził. Ponieważ Senna w momencie, kiedy zbliżał się Lucian, pomimo tego, że ona była zamknięta w latarni, i tak czuła to, że Lucian jest coraz bliżej. Czuła tak bardzo, że przy ostatnim spotkaniu, gdzie Lucian miał tam te poharatane żebra, potrafiła do niego przemówić. I w momencie, kiedy Lucian zdał sobie sprawę z tego, że wszystkie te próby uwolnienia Senny to były porażki, on nie dawał jej odpocząć przez swój gniew na Thresha i przez to, że stracił swoją żonę, nie dał jej odejść w spokoju. To, że ona była zamknięta, a Lucian się zbliżał, dawało jej nadzieję i przez to później, jeżeli Lucianowi się nie udawało, to ona na tym cierpiała strasznie, bo po prostu no Lucian nie był w stanie jej uwolnić i nie znał sposobu, według niego nie było sposobu na wydarcie duszy z latarni Thresha. I to jest, moi drodzy, bardzo ciekawe, ponieważ Lucian stwierdził, że to jest taki trochę dla mnie dziwny paradoks. On stwierdził, dobra, nie będę próbował uwolnić już Senny, nie będę jej więcej bólu przysparzał. Ma to sens. A pomimo tego Lucian płynie na Wyspy Cienia, tak? To jest totalnie mega dziwne i jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to się później rozwinie, bo no, mi się wydaje, że on po prostu jedzie tam na duel po prostu z Threshem, który jest niezwiązany z Senną, ale i takie są związane z Senną, więc troszeczkę działania Luciana nie mają, w mojej opinii, sensu tak naprawdę, no bo no jak to tak? No bez sensu, co nie? Do tego, moi drodzy, chciałbym zwrócić jeszcze na pewną rzecz uwagę. Skoro Lucian, który zna się na upiorach, zna się na śmierci bardzo dobrze jako śmiertelnik, nie był w stanie znaleźć sposobu na wypuszczenie, na uratowanie swojej żony z więzienia Thresha. W jaki sposób zatem bohaterce się to udało? Trzeba dokonać, które się już dokonały, pewnych zmian w grze. Ponieważ nie wiem, czy wiedzieliście, ale jeżeli Lucian gra na Thresha, to Thresh w swoim, nazwijmy to, ekwipunku, w swojej pasywce z dusz, bardziej w swojej pasywce z dusz, miał jedną duszę, co nie? Jedną, jedyną duszę i to oznaczało, że ma on duszę Senny. Natomiast teraz od patcha, teraz chyba jest patch 9.19, nie pamiętam, ale tak może być. Czy 9.19, 20? Nie, nieważne. W każdym razie od tego patcha tego już nie ma. Jest zero. Nie ma duszy. Nie ma żadnej duszy. Nie ma tej duszy Senny w pasywce Luciana, Thresha. Także jest to dla mnie bardzo ciekawe, jak ona się tam uwolniła i możecie w sumie też swoje teorie dać, bo jestem bardzo ciekawy. Ja szczerze powiem, jeżeli chodzi o teorię, ja mam taką jedną ciekawą teorię, ale czekajcie, tu zmienię grafikę tylko. Chodzi mi, moi drodzy, dokładnie o tą grafikę. To już na 99% wiemy, że to jest Senna. Jednak zastanawiające są dwie rzeczy, co nie? To tutaj i to tutaj. Wiedzieliśmy o tym, że nowe AD Carry będzie z Wysp Cienia, będzie z Shadow Eyes. Wiedzieliśmy o tym już od jakiegoś czasu, albo domyślaliśmy się tego, bardziej można powiedzieć. I teraz tak, jak to się dzieje, że bohaterka ma swoje normalne ciało? No jak to? Przecież ona jest duchem, tak? Jest duszą. Mam tutaj kilka teorii. Pierwsza to jest taka, że, to już wam mówiłem, że Senna nie będzie taka, jak jest normalnie. W sensie, że została ona wypuszczona przez Thresha. Po prostu. I w swojej historii stoczy pojedynek z Lucianem. Tak mi się wydaje. I teraz chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Zobaczcie, ona ma niebieskie oczy. Takie bardzo jasno niebieskie. Ma dość ciekawe włosy. Trzy wygląda zupełnie inaczej niż jak na cinematiku, kiedy Thresh ją zabierał. I teraz tak. Czy te kolory tutaj nie pasują wam do tych kolorów tutaj? No bo mi się wydaje, że no dość podobne, nie? Pod kątem kolorów. Więc wydaje mi się, że ta moja koncepcja z tym upiorem
który został wypuszczony celowo przez Thresha, jest coraz bardziej prawdziwa. Spójrzmy na jej rękę. Zobaczcie, to jest jej ręka. Ona wygląda dość dziwnie. Co nie? Tutaj jakieś powykrzywiane te palce. Takie jakieś, nie wiem, czy ona ma rękawiczki, czy co? Nie wiem. Totalnie dziwnie to wygląda. I teraz tak. Druga rzecz najważniejsza to te rzeczy. To, co ona ma na plecach. To, co ma w ręce. Co to właściwie jest? Skąd ona dostała coś takiego? Skąd ona ma taki sprzęt? Wygląda to, że to jest sprzęt technologiczny. Dlatego na przykład w teoriach, kiedy była to na przykład jeszcze to Lyra miała być, to, o czym wam też robiłem filmik, były teorie, że ta postać jest albo Spiltover, albo Zon. Bo nie ma innego tak zaawansowanego technologicznie regionu. I teraz tak, jakby się nad tym zastanowić. Nigdy niczego nie mieliśmy z regionu Błogosławionych Wysp. I jest teoria, która mówi o tym, że to, co ona tutaj ma, to jest artefakt z Błogosławionych Wysp. I jeżeli chodzi o Błogosławione Wyspy, o Blessed Isles, nic poza grafiką nie wiemy. Nic poza grafiką, kilkoma grafikami nie widzieliśmy. Jeszcze w książce Realms of Runeterra, o której też wam robiłem materiał, jest kilka stron o Blessed Isles. Rzeczywiście. I teraz nagle ten region wraca, że tak powiem, do łask. I być może to jest właśnie jakiś artefakt z Błogosławionych Wysp. Może w latarni Thresha nie były zamykane tylko i wyłącznie dusze. Może tam znalazły się też dusze, które mogły przynosić ze sobą jakieś artefakty. I Senna mogła pewnie w jakiś sposób z tymi duszami się tam w środku komunikować. W latarni Thresha mogła się komunikować. I co jeżeli ona otrzymała te artefakty od kogoś w latarni Thresha? No to też jest dość ciekawa opcja, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko to z wypuszczeniem jej jest lepsze. Co jeżeli to też jest gra? Jeżeli to wszystko wymyślił Thresh? Pamiętajmy, że Thresh jest jedną z najbardziej przebiegłych postaci w League of Legends. Moi drodzy, także krótki cinematic, bardzo treściwy. Myślę, że możemy już, no może nie w 100%, ale myślę, że 99% możemy być pewni, że Senna się pojawi. Wszystkie przecieki na to wskazują. Mamy tutaj nagle opowiadanie o Lucianie i Thresh'u, mamy nagle Dark Passage od League of Legends, tak, na kanale im się pojawił, trailer. Co tu dużo mówić? Senna, czekamy na ciebie. A wy, moi drodzy, dajcie znać, co o tym uważacie. Może macie jakieś fajne teorie, jak bohaterka mogła uciec z widmowego więzienia Thresha. Czekam na najlepsze komentarze i zobaczymy, co tam widzowie wymyślili, czy też jesteście takimi kombinatorami z historii League of Legends, jak niektórzy, na przykład ja. Dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.